Panie ministrze, czy w kontekście sytuacji na Ukrainie postulat przyspieszonego wejścia do strefy euro jest realny, czy jest też zasadny? Znaczenie Polski na scenie geopolitycznej, znaczenie członkostwa w strefie euro dla bezpieczeństwa Polski, znaczenie dla możliwości kształtowania polityki europejskiej pojawia się tylko wtedy, kiedy za członkostwo w strefie euro idzie siła gospodarcza. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, czy nie jesteśmy pewni, że to przełożenie członkostwo w strefie euro, siła gospodarcza Polski nastąpi, to i oczekiwane korzyści geopolityczne, czy też polityczne członkostwa w strefie euro nie nastąpią. Dlatego rząd podtrzymuje zdanie, że do wejścia do strefy euro trzeba być dobrze przygotowanym i zarówno Polska, jak i strefa euro muszą być na to gotowe po to, aby to członkostwo było z korzyścią zarówno gospodarczą, jak i polityczną dla Polski.